W dzisiejszym materiale do wygrania jest Desert Eagle Szkarłatna Sieć w stanie Field Tested. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy, że polajkujesz ten materiał, napiszesz komentarz oraz zasubskrybujesz kanał Piki. Ostatnio zwycięzcą został ogólnie Debil. Gratulujemy bardzo serdecznie. A teraz możemy już przejść do sedna dzisiejszego odcinka. Niedawno natknąłem się na bardzo ciekawy temat a propos najlepszych prowadzących na świecie. Dużo osób spierało się z tym, kto na ten moment najlepiej radzi sobie na pozycji in-game lidera. Ludzie wymieniali różnych zawodników, począwszy od Zeusa, skończywszy na Goldenie. Jednak jeden gracz pojawiał się częściej od reszty. Lukas, Gleivi Rossander, to właśnie w dużej mierze dzięki niemu duński Astralis wygląda bardzo dobrze pod względem taktycznym. W sytuacjach 3 vs 3 idealnie potrafi pokierować swoim zespołem do zwycięstwa. What a tense situation. Still has a kit though. He still has time to hold this. They're still available to him. And Glaive, he's shoulder checking it 1 second. Thankfully, he hits the shot and they will get the one round. Talk about cutting it fine. 1 second in that. He comes out peeking with a knife. All you have to do is make him shoot at that boy. There was less than 5 seconds of the bomb. Czyżby zatem był to cichy bohater Astralis? Jak dla mnie bez Lukasa to duńska formacja nie funkcjonowałaby tak jak do tej pory. Porównując Gleiva do innych prowadzących, również można odnieść wrażenie, że daje więcej drużynie pod względem ilości zdobywanych zabójstw. Spoglądając na grę Astralis, da się zauważyć, jak dobrze skoordynowane są ruchy tego duńskiego zespołu. Praktycznie w każdej sytuacji potrafi zachować ogromny spokój i wygrać rundę. I głównie jest to dzięki Lukasowi. Oczywiście w tym wszystkim pomaga mu jeszcze zapewne Zonik, który swoim doświadczeniem również potrafi dać wiele drużynie Astralis. Przy tym temacie trzeba powiedzieć o bardzo istotnej kwestii. Od października 2016 roku, kiedy to do zespołu dołączył Gleiv, Duńczycy stali się jedną z największych potęg w Counter-Strike Global Offensive. Razem udało im się wygrać jednego Majora o nazwie E-League Major Atlanta 2017 oraz zająć 3-4 miejsce na kolejnym Majorze PGL Major Kraków 2017. Just the AK of Gleiv now and the Deagle of Device. I don't think it's going to be enough there, Trace. The bomb is rattling, but it's a long flank coming from Gleiv, but I think it's too late. Yeah, long shot there. Fur going to go ahead and take down Device. And here comes a spray off of Catwalk. Gleiv picking up one, two. Can he grab the third and potentially win this round for Astralis? I don't know. He's going to have to run and stop the defuser. He does it! Ladies and gentlemen, Gleiv has found... Ich gra jest praktycznie przez cały czas stabilna, co tylko dowodzi temu, że Gleiv razem z Zonikiem szukają nowych rozwiązań na grę, aby dla przeciwniku być wręcz nieuchwytnym. Gra zespołowa naprawdę cieszy oko od bardzo długiego czasu i mam nadzieję, że tak pozostanie, bo u niektórych drużyn brakuje właśnie takiej koordynacji, jaką ma Astralis. Oczywiście piszcie, kto według was na ten moment zasługuje na miano najlepszego prowadzącego na świecie. A ja już się z wami żegnam, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli film wam się spodobał. Czytał dla was Karol Pikispera, trzymajcie się, cześć!